do tej chwili ja nie wiem, moi trenerzy, management, wszyscy wiedzą nazwisko mojego przeciwnika. Jego menadżer powiedział w wywiadzie, że Michał nie wie do tej pory, z kim walczy i że nie chce wiedzieć. Najprawdopodobniej dowiem się z internetu w ostatnim momencie, z kim walczy. No, ja nawet nie słyszał przypadkiem, nie widział walk, nic. Nigdy nikomu nie odmawiam i będę walczył z każdym. No to jest niemożliwe, żeby Michał nie wiedział, z kim walczy. Czy to będzie młody, czy starszy, nie ma dla mnie znaczenia. Czy będzie miał 5, 10, 20 walk, też nie ma dla mnie znaczenia. Podejmę każde wyzwanie, będę walczył z każdym. Trochę już jestem w tej branży, ale nie widziałem, żeby zawodnik, który stoczył 34 zawodowe walki w klatce, nie chciał poznać nazwiska swojego rywala. To jest challenge. Walczenie na swoim terenie, przy swojej publiczności, mnie to bardzo motywuje i cieszę się, bo tak naprawdę jakby w linii prostej od Areny Gliwice, 10 km stamtąd się urodziłem i dalej tam żyję. Przede mną teraz bardzo ważna i ciężka walka. Będę walczył z weteranem polskiego MMA i będę musiał uważać na wszystko, być czujny, postawić swoje warunki i wygrać. Ja jestem z tego pokolenia w tak zwanej starej gwardii. Dotrzymuję słowa. Będę rywalizował do tego momentu sportowo, dopóki wiem, że daję radę. Nie powiedziałem już ostatniego słowa. On nie kalkuluje, tylko po prostu wchodzi, walczy, robi swoje. Nie wiem, czemu mógłbym się obawiać w tej walce. Wiem, że mogę ją wygrać. Czuję, że jestem gotowy na takich rywali. Ta walka w grudniu jest ważna, bo trzeba ją po prostu wygrać. Ja wiem, że wygram, chcę wygrać. Nie bez powodu. Tu jestem i bardzo mnie cieszy, że mogę toczyć walki z takimi zawodnikami. Jest 18 grudnia, klatka zostanie zamknięta, sędzia już nas odeśle i mówi go start, tak, do walki. Ja zawsze mówię, kochasz to i idę do przodu i się biję.